Za chwilę wejdziemy do domu pani Doroty i pana Jacka, którzy opowiedzą nam o doktorze Kochu. Chciałam wam tutaj troszeczkę opowiedzieć o naszym właśnie wujku, doktorze Lucjanie Kopciu, bo żeście, zdaje się co nieco już dowiedzieli, prawda? To powiedzcie mi, co wiecie tak w dwóch zdaniach o doktorze Lucjanie Kopciu? Był doktorem, tak, bardzo ważna rzecz, lekarzem i budował szpital. Gdzie? W Lubaniu, prawda? Tak. Tak. I to wam powiem o tym, bo to są takie dwa rodzaje bohaterstwa. Takie bohaterstwo na czas wojny i bohaterstwo na czas pokoju. I ten pan właśnie, doktor Kopeć, którego tutaj macie już jako lekarza na zdjęciu, proszę, już w starszym wieku, już w tym nowym szpitalu tu, on jak gdyby uosabia te dwa rodzaje bohaterstwa, prawda? Bo był bohaterem w czasie wojny. Czy pamiętacie, czym się zasłużył tak w jednym zdaniu? Że budował, że w szpitalu partyzanckim był komendantem, tak? Ktoś z was powiedział? Ja. Ty powiedziałeś, no. A później w czasie pokoju zasłużył się tutaj temu miastu i okręgowi, bo tutaj jak gdyby budował, tworzył służbę zdrowia, bo po wojnie, jak wiadomo, Niemcy wszyscy zostali wysiedleni, czy sami byli ewakuowani i tu nic nie było, prawda? Przyszła administracja polska na tę ziemię, jak wiecie, w 1945 roku i musieli od podstaw tworzyć wiele rzeczy, między innymi właśnie służbę zdrowia, żebyście teraz mieli dostęp do lekarzy, żebyście mieli się gdzie leczyć. I tak to zostało później stworzone od podstaw i najpierw Lucjan Kopeć pracował w Leśnej, a potem w Lubaniu. Powiem wam coś o jego rodzinie. Więc on się urodził w 1919 roku. Tu jest jego mama i tato. Zobaczcie, jakie piękne stare zdjęcia z legitymacji. Obejrzyjcie sobie, puśćcie sobie w okrąg. Basia Kopeć. Zobaczcie, jaka śliczna dziewczynka. To jest przedwojenne zdjęcie z legitymacji jakiejś kolejowej, a to już jest późniejsze zdjęcie. Studentka dziennikarstwa w Warszawie. Zachowały się pamiętniki, takie właściwie pamiętniki, jak to nazwać? Taki sztambów Basi, w którym między innymi znaleziono to, co jest bardzo takim cenną sprawą, podpis Janusza Kusaczyńskiego. Ona się bardzo sportem interesowała. Wiecie, Janusz Kusaczyński to był pierwszy polski zwycięzca olimpijski, biegacz. Prawda, on zginął na Palmirach w Warszawie, aresztowany. Też w czasie wojny. Też rozstrzelano go. Ale to jest niezwykle cenna pamiątka, właśnie ten podpis Janusza Kusaczyńskiego, autograf jego po prostu. Pierwszy szpital, w którym wujek się zatrudnił, to był tam jakiś w Warszawie. Ale później, jak się znalazł w tych Lasach Janowskich jako partyzant, to zanim został komendantem szpitala polowego, tego podziemnego, tego partyzanckiego, był szpital, normalny szpital, jeszcze przedwojenny, prawda? Taki w Biłgoraju, bo to takie spore miasto tam. I w tym szpitalu on i jego przyjaciel, doktor Krynicki, się zatrudnili jako asystenci lekarscy, jako lekarze, nie było lekarzy. Jeszcze nie mieli tytułu lekarza. W tym Biłgoraju szpitalu normalnie pracowali. Jak już Niemcy tam ten szpital zdobyli, prawda, bo oni się coraz bardziej tam posuwali na wschód, to w tym szpitalu oni leczyli nawet rannych Niemców. To jest hitlerowska niemiecka karta pracy. Puśćcie to sobie, obejrzyjcie sobie strona po stronie, którą wujkowi wydali władze tego okręgu biłgorajskiego, że oficjalnie jest zatrudniony tam w tym szpitalu. Prawda? Także on był zatrudniony oficjalnie w szpitalu w Biłgoraju, w takim normalnym szpitalu miejskim. A nie oficjalnie co robił? Tak. Chodzili, jeździli tam jakimiś furmankami, jakąś okazją, co tam dali radę.
I co, a wiecie, jak zbudowali ten szpital partyzanci? To jeszcze zanim wujek został tam komendantem. To jest to, że rozebrali barak i przenieśli do lasu? Tak. Ukradli niemiecki barak, rozebrali go i przenieśli po kryjomu do lasu. Wiecie, to było naprawdę bohaterstwo, bo to było... Trzeba było to robić nocami, trzeba było się ukrywać, bo przecież wszędzie była już administracja niemiecka, donosili, wszędzie byli Niemcy. Ze wspomnień doktora Radwana. Barak ten przywiózł przy pomocy aleksandrowiaków podporucznik Huk, który jako saper kierował budową. Postawienie go w wybranym uprzednio miejscu, zrobienie łóżek, zbudowanie kuchni, magazynu, pomieszczenia dla personelu trwało kilka dni. Przydzielona drużyna kaprala Żbika pracowała z zapałem. Około 20 maja szpital był gotów i mógł przyjąć rannych i chorych. Duży, stojący wśród drzew barak składał się z trzech izb. Jednej przeznaczonej na salę zabiegową i dwóch dla rannych. Kilka okien z szybami, mimo rzucanych przez drzewa cieni, wpuszczało dostateczną ilość światła. Przed natrętnymi komarami chroniły założone w oknach siatki z gazy. Wewnątrz baraku, w jednej z izb dla chorych, rosła potężna jodła, która przechodząc przez wycięty w dachu otwór, ogromną swą koroną znakomicie maskowała go od góry. Sala zabiegowa wyposażona była w stół, stolik na narzędzia, szafkę i kilka zasobników wypełnionych lekarstwami, narzędziami i materiałem opatrunkowym i robiła choć surowe, lecz miłe wrażenie. W obu izbach dla chorych stanęło na razie 14 łóżek, zasłanych jednakowymi granatowymi kocami. Nad łóżkami półki na rzeczy pacjentów. Zamiast stolików służyły deseczki między łóżkami. Kilka krzeseł uzupełniało umeblowanie. Zewnątrz barak był widoczny tylko z bliska. Obrzucony gałęziami jodłowymi, zlewał się z otoczeniem przyległych drzew. Inne budynki jak kuchnia, magazyn, pomieszczenie dla personelu i stajnia były wykonane bardziej prowizorycznie i stały w pobliżu baraku. Duży stół otoczony wkopanymi w ziemię ławkami pod naturalnym dachem z korą drzew zastępował stylową jadalnię. Niedaleko kuchni wykopana studnia dostarczała wody. Przepływający w pobliżu potoczek spełniał rolę łazienki i pralni. Zostałem mianowany komendantem szpitala, Biga moim zastępcą. Dalszy personel składał się z 17 następujących osób. 3 sanitariuszki, Nina, Danusia i Brzoza. Personel administracyjny, Halina i Stefcia. Drużyna osłonowa kaprala Żbika. 4 starszych szczelców, Kruk, Czapla, Czajka i Wrzask. Oraz 7 szczelców, Pniaczek, Bocian, Lis, Szyszka, Witek, Szron i Wolak. Drużyna ta była bardzo dobrze uzbrojona. Prócz stałego personelu w szpitalu, który był jednocześnie ośrodkiem szkoleniowym dla służby zdrowia, stale przybywało kilka sanitariuszek na kursie praktycznym. Ponieważ szpital powstał na terenie obwodu biłgorajskiego i głównie własnym wysiłkiem, stał się też jego jednostką organizacyjną, co zostało zdokumentowane w nazwie Szpital Polowy 665, gdyż liczba ta była wówczas kryptonimem naszego obwodu. Korzystali natomiast ze szpitala wszyscy, którzy walczyli z Niemcami bez względu na przynależność służbową, organizacyjną czy też polityczną. Znalazłem taki katalog typowych baraków, bo szpital polowy był takim barakiem. Partyzanci zakradli się na stację kolejową niedaleko Józefowa i tam po prostu wzięli, rozebrali cały barak Niemcom, ukradli i przewieźli go furmankami do lasu i go złożyli. I tam był potem ten, o, tak wyglądały te baraki mniej więcej. Udało mi się odnaleźć te plany. I teraz jakbyśmy stawiali ten barak, to zobaczcie, tu jest szerokość 8 metrów 14 centymetrów. To
to, co tutaj pokazuje strzałką, to teraz służy jako taka, bo całego baraku nie odtworzyliśmy, tylko odtworzyliśmy tą pierwszą ścianę, teraz zobaczycie, która przypomina, że w tym miejscu właśnie stał ten szpital leśny, który nazywał się 665. To był kryptonim tego oddziału partyzanckiego obwodu biłgorajskiego. O, a tak budowano takie baraki. To jest przykład, jak się takie baraki, no są całe takie elementy gotowe. I teraz zobaczcie, taki barak trzeba było postawić również w lesie i partyzanci mieli z tego prawdziwy szpital. Już nie w tej ziemiance, co pokazywałem na początku. Oni z tej ziemianki przenieśli i to jest przykład, że to jest inne zdjęcie, ale mniej więcej tego typu barak. On ma tutaj 8 paneli, dach, no i tam wzdłuż leci ileś tam metrów, bo to można go tak długo dostawiać. I teraz zobaczcie, tu mamy sytuację, kiedy koledzy z tej grupy rekonstrukcji historycznej WIR w tym lesie, w tym miejscu, gdzie był prawdziwy ten barak, stawiają taką ścianę symboliczną. To jest taki pomnik w zasadzie upamiętający to miejsce. O, i tutaj, no i tak to wyglądało. I jak wybuchła wojna, to oni się jakoś tam próbowali właśnie przedostać do konspiracji. No i też był w niewoli, tam różne były jego losy, w każdym razie dostał się do partyzantki. To była samoistnie tworząca się obrona przez ludzi, którzy samoistnie się gdzieś zbierali, żeby bronić, bo Niemcy byli wtedy już wszędzie, otaczali te wszystkie wioski i chodziło o to, żeby bronić tej ludności cywilnej i żeby walczyć z Niemcami, żeby oni dalej nie mogli gdzieś tam podejść i strzelać do tych ludzi. I koniec końców, doktor Kopeć, już wtedy chyba student trzeciego roku medycyny, wylądował w Lasach Janowskich, tam na Zamojszczyźnie, skąd Niemcy zaczęli wysiedlać masowo ludzi. Ludzi, którzy tam mieszkali, Polaków, tacy jak my. I wtedy partyzantka zorganizowała tam zbrojny opór. A ponieważ tam było dużo lasów, to, jak słusznie powiedziałeś, mieli się gdzie skryć, prawda? Bo było nas mnóstwo krzaków, mnóstwo drzew i oni tam po prostu mało tego. Słuchajcie, nie tylko, że tam się kryli, to zbudowali tam całą infrastrukturę. Mieli tam kwaterę komendanta, zobaczcie. To jest odtworzona już kwatera komendanta w lasach. Komendant miał pseudonim Wir. Komendant Konrad Bartoszewski, z którym mój wujek dr Lucjan bardzo się przyjaźnił. I tutaj jest parę zdjęć. To są autentyczne zdjęcia z lasu. Zobaczcie, jak w tych krzakach, jak im się żyło tam. Czyli to jest Konrad Bartoszewski, pseudonim Wir, właśnie ten dowódca partyzancki, tam gdzie nasz doktor Kopeć pracował, dowódca tej ziemianki i tych partyzantów, którzy tam mieszkali. A to jest jego żona, czyli Nina, pani Janina Bartoszewska, która była tam szefową pielęgniarek w tym szpitalu, a jednocześnie ona rannego doktora Kopcia no, przytrzymywała tam kilka dni w ukryciu i uratowała. To
To jest jedna z sanitariuszek od doktora Kopcia. Miała pseudonim taki fajny, bo Sarna, nazywała się Sarna. I ta Sarna zostawiła swoje pamiętniki. I zobaczcie, przyjechał później doktor Korak, czyli doktor Krynicki. Przez kilka dni byli obaj. Muszę przyznać, że gdy przyszedł doktor Radwan, a kto to był doktor Radwan? No nasz doktor, bohater. Kopeć, nasz bohater, tak? Korak, szpital się ożywiał. Chorzy weseleli, myśmy latały jak frygi, bo czuć było dyscyplinę i duże zainteresowanie chorymi przez lekarzy. No doktor Kopeć to tam zawsze trzymał dyscyplinę, nawet po wojnie też. Tutaj mamy Basię, czyli siostrę doktora Kopcia. Tutaj mamy pana doktora Kopcia. Tutaj mamy pana doktora Krynickiego, czyli Koraba, tutaj tego Radwana. A tutaj mamy pana Gumińskiego, którego wam przed chwilą pokazałem. On miał pseudonim Szyszka. To są takie ostatnie zdjęcia, bo za 3 tygodnie po otwarciu tego szpitala leśnego już połowa ludzi z tego zdjęcia nie żyło. To są ich ostatnie zdjęcia, dlatego że potem była ta bitwa pod Osuchami. 27 maja 1944 roku otwierany zostaje szpital leśny, a już 24 czerwca na Świętego Jana jest bitwa pod Osuchami, gdzie połowa tych partyzantów, to na przykład był jeden z dowódców partyzanckich, zakładał harcerstwo tam na tych terenach. Prywatnie prowadził zakład wulkanizacyjny, ale był całym szefem harcerstwa, a jednocześnie był jednym z dowódców partyzanckich, ponieważ on był pierwszy, który trafił na Niemców podczas tej bitwy, bo tam ta obława szła od strony jego obozu. Pseudonim Kot, czyli Józef Stegliński, jako jeden z pierwszych zginął. Mówimy bitwa pod Osuchami, to jest rok 1944, lato, więc Basia miała 24 lata, prawda? To tak jakby teraz po studiach młode dziewczyny mają szansę, idą do pracy, zakładają rodziny, mają narzeczonych, jeżdżą za granicę na wycieczki, chodzą do restauracji, a co wtedy? Walczyli i wielu ich ginęło. Także no, wujek przeżył, ale bardzo nie mógł się nigdy pogodzić, oni zresztą nigdy, bo bardzo lubili Basię, nie mogli się pogodzić z jej śmiercią, no, ale takie właśnie były losy tych ludzi. A to jest jego siostra, miała na imię Basia, miała pseudonim Ksantypa i niestety ona zginęła podczas bitwy pod Osuchami. Zginęła w bardzo taki przykry sposób, bo do dzisiaj nie odnaleziono jej grobu, jej ciała. Nie ma jej ciała, prawdopodobnie zatonęła na bagnach, tam było dużo bagien i ma tylko takie symboliczne miejsce na cmentarzu w Osuchach. Zobaczcie, tutaj macie Kopecz, Barbara, no kto tam czyta? Barbara, pseudonim? Santypa, lat, to jest L, lat ile? 24. I kim była? Szeregowiec. Skąd? No. Tam jest tam są takie tablice, na której, na tym cmentarzu w Osuchach, na której są wymienieni wszyscy, którzy, no może nie wiem czy wszyscy, ale na pewno tych, których udało się zgromadzić, odnaleźć lub ewentualnie wiadomo o nich, że zginęli. Tutaj jest książka taka, którą ci, którzy znali doktora Kopcia i wiedzieli o jego tej przyszłości, a on specjalnie tym czasy były takie, że nie bardzo się chwalił i lepiej byłoby o tym właściwie nie mówić. I tam pisze, chcemy odebrać mu Stena, jest przecież ciężki, ale za nic nie chcę wypuścić go z ręki. Sten to jest ten rodzaj karabinu takiego podręcznego. Nie oddam broni, siostro szepcze, bezkrwistymi wargami. Nie oddał jej do końca. Wiele kłopotu miał magik, zanim ją wyjął z martwej ręki. Magik to pseudonim jednego z partyzantów. Okazuje się, że rany, do którego wracaliśmy z burzą, burza to też taki pseudonim, również już nie żyje. Ktoś krzyczy, siostro, Radwan ranny. I tutaj właśnie jest po tym, biegnę w tym kierunku, chłopiec, który mnie mija, przed chwilą leży na ziemi z rozkrzyżowanymi rękami. Jeszcze jest kilka osób nieżywych.
i czuję, że jestem już za kręgiem bezpośredniego największego niebezpieczeństwa. Wiem, że Radwan, do którego biegnę, jest tylko ranny. Zabici pozostają za nami. I tu jest jego zdjęcie. Zauważcie, coś charakterystycznego. Pan doktor, bo on chciał być chirurgiem w ogóle, on się zapowiadał jako bardzo dobry chirurg, ale zauważcie tą rękę. On nigdy tej ręki nie prostował, ponieważ był tak ciężko ranny, że potem, jak mu już tą rękę zoperowano, to on już się nigdy nie mógł wyprostować do końca. I przez to nie mógł zostać chirurgiem. Dlatego został internistą i był potem wiele lat lektorem internistą, czyli takim lekarzem od chorób wewnętrznych, tak? No bo zobaczcie, ta ręka jest krótsza od tej, tak? Widać na tej wysokości? To ta z zegarkiem. Ale dlatego, że to właśnie jest efekt tej jego rany, on miał ją bardzo mocno zniszczoną po tej bitwie. Tu są jakieś metalowe, zobaczcie, narzędzia chirurgiczne, które doktor Kopysz przechował, jak uciekał, to ze sobą zabrał. Lampeczka, zobaczcie, ona ma różne tutaj różne soczeweczki, zobaczcie, widzicie? To jest do oglądania różnych ran. To jest jakaś lampeczka, nie, tak, to... bo ona ma jak długopis, zobaczcie, taką... To jest do mierzenia temperatury. To się, zdaje się, tą lampeczkę zapalało i to była taka latarka, którą można ze sobą było pewnie zabrać gdzieś na pole bitwy. Ever ready. To pewnie był zrzut jakiś z tych narzędzi razem z materiałami opatrunkowymi, być może z PCK. A zobaczcie na te karty, dlatego że tutaj to jest jeszcze z Wojska Polskiego przedwojennego. To jest dla lekarzy frontowych. Taki bloczek z kartami, gdzie się chorym czy rannym osobom wieszało gdzieś na ręce czy na nodze taką kartę przy łóżku, prawda, jeśli mieli szczęście w ogóle być na jakimś łóżku, może na noszach czy gdzieś. I zobaczcie, tu jest tak, nazwisko, imię, trzeba było, udzielona pomoc, czy zastrzyki dostał, nazwisko lekarza. Więc zobaczcie, kilka tych bloczków jest oderwanych, prawda? I są nazwiska lekarza. Nazwisko, jakiś tam Władysław, rozpoznanie. Postrzał prawej nogi, zobaczcie. A to już jest kampania wrześniowa, 18.09.39, czyli to już jest czasów wojny, kiedy wujek pracował jeszcze w tym innym szpitalu. Obtłuczenie barku lewego. Kubowski jakiś tam. To jest z 1939 roku, ale bloczki są przedwojenne, także zobaczcie, tu się odrywało, a to zostawało w bloczku z informacją, prawda, o tym, jak ten ktoś był leczony. A to szło do pacjenta. Karty lekarskie ewakuacyjne, czyli jak trzeba było ewakuować ludzi, to trzeba było im takie karty przypiąć, żeby ci, którzy potem, sanitariusze, wiedzieli, co z nimi zrobić, prawda? Dalej i lekarze gdzieś tam w jakimś miejscu, do którego się tych ludzi ewakuowało. Czyli to są wybitne takie frontowe bloczki dla lekarza, który jest na froncie. No w przypadku bitwy pod Osłuchami to trochę było tak jak front, prawda? Bo oni byli w bezpośrednim walce i pod bezpośrednim ostrzałem. Więc bardzo możliwe, że te bloczki też tam były wykorzystywane. Jesteście w miejscu, w którym doktor Kopycz nie tylko, że żył całe swoje powojenne życie, prawie, prawda? Bo tam w początku lat 60. kochał ten ogród, też tam choinki sadził. Możecie wyjrzeć przez okno, jaką mamy wielką tam choinkę tatrzańską, bo on tak kochał Tatry, że on wszędzie chciał mieć wielkie takie choinki i posadził małe drzewko, które później tak wyrosło ogromne. No i jak przyjeżdżał właśnie jego przyjaciel, też właśnie ekspertyza, doktor Krynicki, to
to razem wychodzili do ogródka, pili koniaczek, tam pili kawę i opowiadali. I śpiewali, wiecie, jakie piosenki? Partyzanckie. By pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Doktor Kopyć, gdy tam w tych czasach już powojennych pracował jako lekarz w szpitalu ojców Bonifratrów. Jest takie miejsce, które dzisiaj jest siedzibą tych placówek medycznych na placu Okrzei w Lublaniu, a do końca wojny było siedzibą tej organizacji niemieckiej NSDAP, tej partii hitlerowskiej, a po wojnie było również siedzibą dyrekcji lubańskiego szpitala. I tutaj pan doktor Kopeć na drugim piętrze wiele, wiele lat pracował. Tu był właśnie ośrodek zdrowia połączony z dyrekcją szpitala. Tu jest schronisko w Tatrach, tu jest jego zdjęcie, jak chodzi w ogóle, kochał Tatry, kochał wysokie góry i zawsze na wakacje jeździł w Tatry. Ci ludzie, którzy z nim kiedyś chodzili po Tatrach, utrzymali tą tradycję i robili takie rajdy, wiesz co są rajdy takie, prawda? Rajdy górskie imienia doktora Lucjana Kopcia, także jego imienia była cała taka tutaj inicjatywa. Zostawił po sobie wyjątkowy pomnik, jakim jest lubański szpital. Tu też urodziły się zuchy i harcerze z naszej drużyny. Zespół opieki zdrowotnej powołano zgodnie z uchwałą Prezydium Wojewódzkiego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dniem 1 stycznia 1973 roku. Wszystkie placówki i punkty opieki zdrowotnej weszły w skład jednej jednostki budżetowej. Zespół opieki zdrowotnej posiadał w swoich strukturach szpital, lecznictwo otwarte i przemysłowe oraz pogotowie ratunkowe. Na stanowisko dyrektora ZOZ-u powołany został Lucjan Kopeć. W dniach 17-18 maja
1973 roku, czyli równo 46 lat temu, we Wrocławiu podjęto decyzję, że w Lubaniu ruszy budowa nowego kompleksu obiektów szpitalnych, a wykonanie powierzono polsko-sowieckiemu przedsiębiorstwu budowlanemu. 20 czerwca 1974 roku miała zostać opracowana dokumentacja planu budowy. Przez blisko 12 lat od rozpoczęcia prac budowlanych wykłócą się o materiały, terminy. Wziął w sobie za cel zmianę wizerunku szpitala poprzez wygodę, komfort i jakość zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu. Poświęcił na to 18 lat swojego życia. Nie jeden dyrektor opuściłby lub zrezygnował, albo robił tylko tyle, ile od niego wymagano, ale nie dr Lucjan Kopeć. Nowy szpital otwarto uroczyście 4 kwietnia 1987 roku w Dniu Pracownika Służby Zdrowia. Koszt budowy wynosił 1 miliard 27 milionów złotych, a środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Pomimo otwarcia prace trwały nadal. Dopiero 17 lipca 1987 roku po sporządzeniu protokołu przekazania zakończono budowę. W nowym, własnym szpitalu. Lat później, 7 kwietnia 1998 roku, w Dzień Pracownika Służby Zdrowia, nadano imię doktora Lucjana Kopcia szpitalowi rejonowemu w Lubaniu, który budował. A tutaj był jego pogrzeb. Zobaczcie, jak bardzo dużo ludzi, jak pan doktor umarł, jak bardzo dużo ludzi go odprowadzało na cmentarz. Bo on był bardzo znanym, bardzo poważanym, bardzo zasłużonym lekarzem, bardzo dobrym człowiekiem. No i tutaj tyle ludzi go, zobaczcie, odprowadzało. On zmarł w styczniu 1988 roku. A tu jest ten jego kolega, który mówiłem, bo ich dwóch przeżyło z tych trzech lekarzy. I ten kolega również go odprowadzał na cmentarzu, to pan Zbigniew Krynicki, pseudonim Kolar. To był jego kolega, lekarz, z którym się znali jeszcze z
czasów studenckich zwłaszcza. Wielu kolegów z partyzantki, którzy przeżyli doktora Kopcia, którzy mieli z nim wiele wspólnego. Park na Kamiennej Górze w Lubaniu został założony w połowie XIX wieku na miejscu miejskiego kamieniołomu bazaltu. Na 13,5-hektarowej powierzchni barkowej znajduje się cenny i urozmaicony pod względem gatunkowym drzewostan obfitujący w trumniki przyrody ożywionej. Oprócz gatunków rodzimych, jesionów, grabów, dębów i klonów, znajdziemy tu pomnikowe okazy egzotycznych drzew. Sosny wejmutki, rzadkiego orzesznika siedmiolistkowego oraz tulipanowca amerykańskiego. Dane na mapie obwody drzew dotyczą stanu z roku 1997. Tulipanowiec amerykański Lucian na mapie z numerem 5 w 1997 roku miał obwód 265 cm, a w 2010 roku 273 cm. Zobaczymy, ile centymetrów ma dzisiaj, mając 179 lat. Zapraszam Was pod pomnik przyrody tulipanowca amerykańskiego, nazwanego Lucianem, na cześć naszego bohatera Lucjana Kopcia. Hurra! Znaleźliśmy! Znajdujemy się pod pomnikiem przyrody tulipanowcem amerykańskim
nazwa miejscowa na cześć doktora Kopcia. I teraz zmierzymy, ile ma obwodu. Teraz już ponad 300. Jesteśmy na cmentarzu komunalnym w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej 21. Tu został pochowany dr Lucjan Kopeć. Żył 68 lat. Leży na kwaterze numer 3.